Mamy dobrą wiadomość, bowiem otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tysięcy złotych. Brakująca kwota na realizację tego wielkiego przedsięwzięcia będzie pochodziła z miasta Jelenia Góra. Bardzo możliwe, że w tym roku po 3 latach reaktywowane zostaną także jeleniogórskie spotkania teatralne. Warto wrócić do tej propozycji, warto po prostu gościć na naszej scenie teatry z Polski, które reprezentują fantastyczne spektakle. Miałoby się ono odbywać na przełomie września i października tego roku, a jeśli chodzi o obecny repertuar Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, w najbliższy weekend, kiedy to obchodzić będziemy Dzień Kobiet, na jego deskach wystawiona będzie Pułapka na myszy, która cieszy się ogromną popularnością. O czym świadczyć może fakt, że bilety wyprzedały się jak świeże bułeczki. Tych z Państwa, którzy chcieliby obejrzeć sztukę, informujemy, kolejny dostępny termin to 3, 4 i 5 kwietnia. Tak się złożyło szczęśliwie, że Pułapka na myszy już jest wyprzedana. Niemniej jednak chciałbym Państwa zaprosić na ten spektakl, bo w następnym miesiącu, jeżeli będziemy grali, no to trzeba się po prostu pośpieszyć i już rezerwować sobie na Pułapkę na myszy Agaty Christie, na ten fantastyczny spektakl miejsca. Po prostu przyjmujemy rezerwację. Nie możemy za dużo zdradzić, bo to w końcu kryminał, ale możemy zdradzić, że opowieść jest wciągająca, że padają trupy i to nie jeden. Znaczy są ofiary. No tak, no, no tak, no bo... Ale my nie wiemy do końca, kto jest ofiarą, a kto jest oprawcą. I to jest ciekawe. I tak nawet jak spektakl już się skończy i niby, że już wiemy, kto ofiarą, kto oprawcą, to dalej nie wiemy, czy ofiara to jest oprawca, czy oprawca to jest ofiara, bo jest oprawca. Jest to dość skomplikowane. Tak. Szanowni Państwo, bardzo Państwa zapraszam na spektakle, które odbywają się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Jesteście Państwo naszymi gośćmi, jesteście Państwo kochanymi gośćmi. Zapraszamy na wszystkie spektakle, które prezentujemy, no i na premiery, które będziemy w przyszłości już realizować. A najbliższa premiera pod tytułem To wiem na pewno wystawiana będzie 25 kwietnia.